ostatnim odcinku testowaliśmy przedpremierową nową mapę, która nazywa się Crab Landing. A w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nową mapę, która nazywa się Ice Caramba. Teraz chciałem was przeprosić, bo w poprzednim odcinku popełniłem błąd. Powiedziałem, że będą trzy nowe mapy i trzecią nową mapą miała być Stumble Cove. A ja w Stumble Cove jeszcze nie grałem i kiedy ona wyszła, to wtedy nie nagrywałem odcinka ze Stumble Guys, bo prawdopodobnie albo byłem na wyjeździe, albo byłem na wakacjach. Ale i tak sobie tę mapkę na końcu raz zagramy. Ale zanim zaczniemy, standardowo dodajmy jednego szczęśliwego zwycięzcę, który zgarnia 250 gemów oraz zostanie dodany do moich prywatnych znajomych w grze Stumble Guys. Znajomi, dodaj. Klejamy Unicorn 5355, szukaj, jest taki oponent, zapraszamy i witam cię w znajomych. Jeżeli też chciałbyś zostać dodany do moich znajomych i zgarnąć 250 gemów, wystarczy, że zrobisz dwa proste kroki. Wejdziesz do sklepu w grze Stumble Guys, czy to na telefonie, czy na Steamie i na końcu sklepu wpiszesz kod FAREL. Później potwierdzisz, kod będzie aktywny, no to w komentarzu pochwal się swoim nickiem z gry Stumble Guys, a ja w następnym odcinku spośród komentarzy wybiorę szczęśliwego zwycięzcę. Jesteśmy, moi drodzy, już na moim koncie w wersji beta. Sprawdźmy, czy coś nowego dodali, jak nas nie było. Niestety, nic nowego nie zostało dodane, a szkoda. Dobrze, moi drodzy, od razu wskakujemy w grupę, granie standardowa i ustawimy sobie Ice Caramba 3 razy na maksymalną ilość graczy. Nie wiem, co mi się wczoraj tutaj ukićkało w głowie, że Stumble Cove jest nową mapą. Ja po prostu jej nie grałem, bo mnie wtedy nie było w domu, kiedy ona wyszła. Ice Caramba raz, Ice Caramba 2 i Ice Caramba 3. I gramy. Tak więc, moi kochani, w tym odcinku sprawdzimy sobie tą Ice Carambę. Jeszcze nie grałem tego nowego trybu, bo to będzie oczywiście mapa eventowa, gdzie za winy pewnie będziemy odblokowywali jakąś walutę. Z tego, co kojarzę, będą to śnieżki, płatki śniegu i za te płatki śniegu będziemy mogli sobie coś kupić. Teraz sobie standardowo, wow, jaka ta mapa jest duża, sprawdzimy, która trasa jest najszybsza. Okej, na początku na spokojnie. Może środeczkiem, pyk, aha! Dobra, ja byłem święcie przekonany, że tutaj można coś zrobić. Czy jest jakieś tutaj zejście? Nie, nie ma. Okej, więc polećmy sobie tutaj na spokojnie. Zobaczcie, ile jest tutaj tych kanonów. Trzeba na nie mocno uważać. I tutaj też działa wślizg. Okej, wślizg działa jak zawsze dobrze. Czyli to jest Icy Heist, tylko ulepszony na takim buście, że tak można powiedzieć. Wow, hop, podwójny skok zrobiłem, widzieliście? Nie dość, że raz się, raz, aha, zrobiłem tak, rozpędziłem się, raz i wślizg jeszcze, no ale teraz nie wyszło. I co teraz? Tutaj mamy rampę, bardzo słabo mi ten przejazd wyszedł, ale jestem pierwszy na 16, tak? O co tu chodzi? Okej, nas jeszcze tak podbija. Bardzo ciekawa mapa, więc początek standardowy od Icy Heist. Tutaj mamy Icy Caramba, polecieliśmy sobie środeczkiem, ale postaramy się w następnej rundzie faktycznie przejść to bez skuchy i zobaczymy, która trasa finalnie jest szybsza i łatwiejsza. Póki co wyszło to mega łatwo, ale przydałoby się w tym trybie na przykład dodać opcję robienia trików. Na przykład, że za salto w tył dostaniemy dodatkowe śnieżynki czy coś takiego. To by było fajne. Okej, tu mamy zjazd, tutaj później mamy taki labirynt z zielonymi, z takimi suwakami, ruchomymi ścianami. Dobra, odejść, mam deskę surfingową, znaczy deskę snowboardową w kształcie kontrolera PSP, czy tam konsoli PSP, o, bardziej tak. Cyk, cyk, pyk, wślizg, okej, wślizg działa mega dobrze. Tutaj nie ma chyba sensu tego dotykać. Hop, wślizg, okej, odbiłem się, no i fajnie, miało być bez skuchy. No dobra, czyli ta trasa wcale taka nie jest prosta, zobaczcie. Cały czas cofa nas do tyłu. Chyba, że byśmy to zrobili. No właśnie, ej. Tu przy ściance można przejechać, dobra. No i dobra, ja bym chciał teraz wjechać sobie na spokojnie na rampę. Czy jestem w stanie na przykład na rampę wjechać? Teraz nie wytrzymam, widzicie to, co się dzieje? Patrzcie, co się dzieje, zbugowałem się, halo. Jak ja mam wstać teraz? Puść mnie, ślizg. Dobra, udało się uciec ślizgiem z tej opresji. Hop. A to tak słabo trochę ta rampa wybija. No nie, no to jest jakaś masakra. Okej, niby ta mapa miała być fajna, ale bardzo ciężko się na niej ślizga na desce. No dobra, nieważne, za chwileczkę to wszystko ogarniemy. Zagramy tyle razy, aż tą mapę zrozumiemy. Polećmy teraz sobie już nie środeczkiem, ale w prawo, bo środek nam jeszcze finalnie nie wyszedł. Dobra, ślizg, tutaj standardowo trzeba uważać na kule śnieżne. No, hop, tutaj polecam każdemu używać ślizgu, bo wślizg to jest taki lifehack na lodzie. Okej. Hop,
I dobra, i teraz postaramy się zrobić tak i wślizg! Aha, dobra, nie zadziałało, nie zadziałało. Myślałem, że od razu polecimy na brzuch. A szkoda. Polećmy tu, hop. Dobra. Nie wytrzymam. Naprawdę zaraz nie wytrzymam. Idealnie uderzyłem w stópek. Jeszcze raz, hop. Wow! Aha! I że niby mamy tutaj zdążyć podskoczyć? To nie będzie wcale takie proste, okej. Pyk, na brzuchu. Okej! Z góry można polecieć aż od razu do mety, czyli ślizgając się górą, w łatwy sposób możemy wygrać. Dobra, jest to naprawdę mega ciekawa mapka i ciekawa taktyka. Zagrajmy i jeszcze raz. Póki co idzie nam słabo, ale spokojnie, zostawcie łapkę w górę, to pewnością nam wyjdzie wykręcić jakiś super czas. Jeżeli ktoś jest nowy na moim kanale, może napisać w komentarzu bardzo ładnie. Siemano Farel, jestem nowy. Przytnę ci serduszko. Lecimy z tematem. Od razu M tu proponował. Hop. Hop. Ślizg. No i widzicie, jesteśmy na prowadzeniu. Odstawiliśmy ich mega mocno. Hop. Ślizg. O, dobra, 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 dobra. Dobra. Skoro nie wyszło nam prawą stroną, to polećmy sobie lewą teraz. Hop. Hop. Dobra. Udało się. Hop. 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 No i patrz. Za szybko to zrobiłem wszystko. Ślizg. I się zbugowaliśmy. No to lipa. Nie da się cofnąć. Nie da się cofnąć jak coś, więc pamiętajcie. Ale już prawie czas był dobry. A jakbym zrobił tak? 90. No prawie wyszło. Fajnie ta rampa wyrzuca. I z pewnością mega fajnie to wygląda, jak ani razu w nic nie uderzymy i polecimy. Tylko że, jeżeli jesteśmy na maksa rozpędzeni, trafiamy na ten odbijacz. No w sumie dwa są tylko odbijacze. Jak trafiamy na odbijacz, to sami widzieliście, że prędkość była za szybka. I te trzy przyspieszacze, które są na szczycie tej rampy, z prawej lub z lewej, tak nas przyspieszają, że nie jesteśmy w stanie odbić się od tego, bo spacja nie reaguje. Ja nacisnąłem spację, ale uderzyliśmy od razu w tą różową barierkę. Ciekawe. Ciekawe to będzie, czy się to uda zrobić faktycznie na jakby na jednym slajdzie, nie? Bez uderzenia. Sprawdzimy. Prawa strona oddała, więc zagrajmy prawo. Raczej tutaj polecimy w lewo. Ale tam później w prawo, hop. Ja. Tutaj przez barierkę najlepiej i teraz sobie zrobić wślizg. Aha, kule akurat uderzyłem. Pyk, pyk, wślizg. No i jeszcze raz, hopsa. No i lecimy. Hop. Hop. Dobra. Hop. I uwaga, patrzcie, patrzcie. Okej. No i co to było? No totalna lipa jakaś. A jejku, jejku. Straciliśmy pęd. Wygraliśmy to, ale to nie o to chodziło. Dobra, jeszcze jedna próba. Czyli wiemy, że środek jest trudniejszy zdecydowanie od ślizgania się po górze rampy. Aha! Fajnie. Fajnie się bawicie. Widzieliście to? Zrobiłem ślizg w miejscu. W miejscu podskakując. Okej, okay. No i teraz na brzuchu. Dawaj, dawaj, dawaj z tej górki, dawaj, dawaj. Dobra, rozpędzony, najeżony Farel leci, hop. Raz. Tutaj trafiamy bezproblemowo. Dwa, hop. Hop. No nie jest to proste. Jeszcze raz na brzuchu, hop. Cyk, cyk. Cyk, okej. Okay. No i czemu się zatrzymałeś? A było tak blisko, moi drodzy. Woohoo, 360. To jest! Myślałem, że mi nie zaliczył ina. No dobra, więc jako tako mamy tą mapę obcykaną. Środkiem uważam, że nie ma sensu za mocno latać, bo sami widzieliście, co się dzieje. Przeszliśmy tą mapę 6 razy, więc chyba na chwilę obecną starczy. Porównując sobie dwie mapy, Crab Landing z poprzedniego odcinka, jak nie oglądałeś, no to obejrzyj, kontra dzisiejsza mapa, czyli Icy Caramba, no to uważam, że Crab Landing jest trudniejsza i bardziej irytująca przez podnoszącą się do góry wodę, a Icy Caramba jest mega fajna i bardzo, bardzo szybka. Tam będą się liczyły naprawdę ułamki sekund, żeby wygrać. Crab Landing 8 na 10, Icy Caramba 9 na 10. No to zagrajmy sobie jeszcze tylko tak na szybkości mapę, której nie grałem, a myślałem, że jest nowa, Stumble Cove. Jedna mapka i zobaczymy, czy uda mi się wygrać. Naprawdę, moi drodzy, ja nie znałem tej mapy. Serio. Okej, okay, o co tutaj chodzi? Ślizg, szybciutko. Tutaj sobie przeskakujemy po jakichś bambusowych coś tam. Nie wiem, co to jest. Drewniane to jest, nie bambusowe. Okej. Okay. Wow, tutaj mamy takie kostki z Ole Bayer. Okej. Okay. Wow, 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 wow. I co? To jest schon i dropa. Zaczerpnięty pomysł. Okej, okay. Patrz, goni mnie! E, gościu, gościu. I tutaj jest teraz odbijak razem z tym. Okej, okay. Spadł.
Ta, wyeliminowałem go. Ale na dole. Na dole te. Ojej! Panie! Nie! Przegram to. Okradną mnie ze zwycięstwa, widzowie. Hop. Hop! Hop! No i prawie byłem. No dobra, ale klimacik też fajny, taki bambusowy, dziki. Podoba mi się ta mapa. Jak to się stało, że jej nie grałem? To nie wiem. Więc jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, przywitajcie się w komentarzu. No i pamiętajcie, że jeżeli chcecie, abym was dodał do moich prywatnych znajomych w grze Stumble Guys i przy okazji zgarniecie 250 gemów, wpiszcie kod Faral do sklepu w grze Stumble Guys, a w komentarzu pochwalcie się swoim nickiem. W następnym odcinku spośród komentarzy wybiorę jedną osobę. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Hej!